Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej, która jest nowa, ponieważ jest nowa kadencja samorządu Grudziądza, ale jest jednocześnie pewnego rodzaju kontynuacją tych naszych spotkań, które odbywaliśmy prawie 2 lata w pomieszczeniach Rady Miejskiej, czasami w różnych miejscach, bo różnie to było z panem prezydentem Malinowskim, który nie zawsze chciał udostępnić swoim radnym pomieszczeń na odbycie spotkań. Ostatnio przed wyborami konferencji odbyliśmy na schodach ratusza. My te konferencje będziemy kontynuowali z 2 powodów. Przede wszystkim mieszkańcy Grudziądza poprzez przyjazne media, obiektywne media mają prawo wiedzieć, czym zajmują się radni miasta, czym się zajmuje również grupa radnych, klub radnych Prawa i Sprawiedliwości, Ruchu dla Grudziądza, by również móc oceniać aktywność poszczególnych radnych. Druga sprawa, która jest niezmiernie istotna, to co ja odczuwam również w ramach mojej pracy poselskiej, ogromna praca, jaką wykonywali i będą wykonywali radni Prawa i Sprawiedliwości, prawicy grudziąckiej na rzecz mieszkańców. Przecież tyle spraw socjalnych, społecznych, mieszkaniowych, prawnych, jakie ludzie zgłaszają tu w Grudziądzu, jest podejmowanych przez radnych. Próbujemy interweniować, próbujemy często dochodzić dla tych ludzi sprawiedliwości zarówno na poziomie władz miejskich, jak również władz wojewódzkich, czy poprzez interpelacje gdzieś dochodzić sprawiedliwości dla ludzi. Dlatego będziemy kontynuowali te nasze spotkania. W porozumieniu może z mediami spróbujemy dopasować czas, który będzie bardziej stosowny zarówno dla Was, jak również dla radnych, którzy pracują zawodowo i często godziny, które my proponujemy na te nasze spotkania, nie do końca są aktualne, ponieważ ktoś jest nauczycielem, ktoś pracuje w urzędzie i nie może w tym czasie być obecnym, ale to będziemy starali się dopasowywać terminy. Natomiast chcę z zadowoleniem zapewnić Państwa, że będziemy się mniej więcej co miesiąc spotykali, by również mówić o tym, co jest ważne w Grudziądzu, oceniać władzę Grudziądza, pokazywać aktywność członków naszej formacji. Są radni, którzy zapewne będą chcieli powiedzieć o swoich planach. Proszę bardzo, oddaję głos. Dziękuję również za deklarację, że ta nasza współpraca dobrze się układająca w poprzednim okresie będzie kontynuowana i powiem Państwu, że to wpisuje się też w pewien pomysł na podpełnienie względami nowy styl pracy, jaki chcemy prowadzić w Radzie Miejskiej. Jesteśmy teraz dużym klubem, bo mamy 8 mandatów. To nie daje większości, ale daje możliwość jednak wpływania na sprawy miasta, na bycie wśród mieszkańców i to, co już mówiłem w jednym z wywiadów, że zamierzamy wyprowadzić politykę miejską i miejskie problemy z ratusza do miasta, do mieszkańców. Naszą wolą jest, żeby polityka miejska nie działa się tylko w ratuszu, żeby mieszkańcy mogli do nas dotrzeć i spotykali nas w tych miejscach, w których sami przebywają, więc stąd będą to konferencje prasowe, będą to również, jak planujemy, co jakiś czas spotkania z mieszkańcami na poszczególnych osiedlach. Chcielibyśmy też, żeby sprawy, które będą omawiane na sesji Rady Miejskiej, nie docierały do mieszkańców tylko poprzez długą, wielogodzinną relacje w telewizji kablowej, bo to oczywiście jest cenne, ale to jest słaby przekaz ze względu na to, że taka nieobrobiona informacja, ona po prostu do nikogo tak naprawdę nie dotrze. Będziemy się starali przed każdą sesją organizować konferencje prasowe, przed sesjami, na których będziemy się starali w najważniejszych sprawach, które będą na tej sesji dyskutowane, będziemy się starali mieszkańców z tymi problemami zapoznać, żeby mieli świadomość, co jest przedmiotem Rady, jakie decyzje zapadają i jakie jest nasze stanowisko w interesujących ich sprawach. I takie jakby wychodzenie z tą miejską polityką poza
poza mury ratusza zaczynamy teraz realizować. Dzisiaj też za chwilę Krzysztof prawdopodobnie będzie o tym mówił. Mamy już kolejne sprawy, z którymi zgłaszają się do nas mieszkańcy. Będziemy je starali się też na bieżąco rozwiązywać, ponieważ w tym mieście po wyborach, jak sami Państwo się domyślacie, nie dzieje się wcale lepiej. Te wybory niczego nie naprawiły, niczego nie zmieniły. Natomiast wiele rzeczy, o których mówiliśmy w kampanii wyborczej, nadal wymagają naszej troski, naszego zainteresowania i naszych zabiegów. Obecnie dzisiaj mamy sesję Rady Miejskiej. Jest to sesja, zdawało mi się, formalna, ale dosyć istotna, ponieważ będą ustalane składy komisji w Radzie Miejskiej. No i tu już widzimy, że ta współpraca nie będzie się niestety chyba układała najlepiej, ponieważ stanowczo jako klub radnych odrzucamy taką zasadę, czy taką manierę, że opozycji narzuca się, jeżeli nawet daje się jakieś stanowisko czy miejsce przewodniczącego komisji czy wiceprzewodniczącego rady, to Platforma Obywatelska mówi, kto to ma być. No, czegoś takiego, na coś takiego absolutnie się nie godzimy i czy na coś takiego nie będziemy pozwalać. Nikt nie będzie mi mówił, kto ma być przewodniczącym takiej czy innej komisji, która jakby z parytetu została nam przekazana. I nikt nie będzie mi mówił, kto ma być przewodniczącym czy wiceprzewodniczącym Miejskiej Rady, bo w takiej sytuacji my tych stanowisk po prostu nie chcemy, ponieważ nie chcemy stwarzać pozorów demokracji. No dzisiaj już miałem taki sygnał, że no co prawda komisję rewizyjną, owszem, Platforma byłaby gotowa oddać opozycji, ale pod warunkiem, że przewodniczącym tej komisji nie będzie nikt z klubu Prawa i Sprawiedliwości. No przecież to jest paranoja, więc jeżeli oni sobie tak wyobrażają demokrację, no to mogę jedynie zapewnić, że opozycja w takiej komisji rewizyjnej funkcjonować nie będzie. Nie funkcjonowała w poprzedniej kadencji, może nie funkcjonować dalej. Natomiast i tak jesteśmy nastawieni na to, być może to uda się jakoś dzisiaj jednak uzgodnić, natomiast jesteśmy nastawieni i tak na to, aby swoje funkcje kontrolne jako opozycja w zdecydowanie większym zakresie, jeżeli nie będzie to możliwe, żeby to robić tak, jak to w cywilizowanych warunkach się robi, czyli poprzez komisję rewizyjną, będziemy się starali realizować w takim bardzo sprawnym systemie obywatelskiego monitoringu. Metody prowadzenia takiego monitoringu są wypracowane, są instytucje, które pomagają organom samorządowym czy opozycji samorządowej w organizowaniu takiego monitoringu i jak nie okaże się, że nie można w Grudziądzu tego robić w sposób cywilizowany, no to będziemy to robili właśnie przy pomocy takiego monitoringu obywatelskiego i zapewniam, że nie będzie to kontrola mniej dociekliwa, mniej skuteczna i mniej uważna niż ta, którą może robić komisja rewizyjna, tym bardziej w takim kształcie, w jakim się ją nam tutaj proponuje. Na coś takiego zgody nie będzie, także idziemy na sesję, zobaczymy jakie tam będzie nastawienie. Natomiast no, możemy powiedzieć jedno, my chcemy być opozycją merytoryczną, ale chcemy też być opozycją poważną. Natomiast jak widać, no, na razie z tego wszystkiego co widać, proponuje się nam rolę opozycji niepoważnej, no i taka rola nas po prostu nie interesuje. To tak gwoli komentarza do tego, co się dzieje obecnie i do dzisiejszej sytuacji. Szanowni Państwo, no Grudziądz jest takim ewidentnym przykładem. Jak podkreślamy zawsze, mówimy w zasadzie to już na kolejnych konferencjach, źle realizowanej polityki mieszkaniowej. Jeżeli chodzi o dbałość prezydenta miasta, czy instytucji, czy spółki MPG w zakresie zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych w Grudziądzu, no niestety tu mamy wielki, wielki problem z realizacją tego zadania przez samorząd.
niedawno zgłaszany przypadek w zasadzie przymuszenia do wymeldowania dwóch osób, w zasadzie można powiedzieć, mających status osób niepełnosprawnych, zajmujących lokal komunalny, które no niestety z różnych powodów zadłużyły się na kilka tysięcy, a w sposób formalny nie miały oficjalnego nakazu eksmisji z tego lokalu, przymuszono do wymeldowania z tego lokalu, proponując jednocześnie lokal zastępczy, ale w zasadzie nie nadający się do zamieszkania, z bardzo zniszczoną podłogą, z dziurą w ścianie, z jakimiś drzwiami na kłódkę. Oczywiście wyobraźcie sobie Państwo, jeżeli te osoby niepełnosprawne dzisiaj, które nie radzą sobie w życiu, są nie do końca samodzielne, z mieszkania, w którym jest centralne ogrzewanie, w którym jest kuchnia, w którym są podstawowe spełnione warunki, trafią do tego lokalu, jest to rzecz, uważam, niedopuszczalna. No mamy tutaj do czynienia z wielkim problemem komunikacji pomiędzy stronami, że tak powiem, to znaczy pomiędzy MPGN-em a mieszkańcami. Zresztą te problemy były sygnalizowane wielokrotnie. Niezadowolenie, niesprawiedliwość, złe traktowanie, problemy techniczne często, które wynikają ze strony obsługi przez MPGN są często sygnalizowane. Ale to, z czym mieliśmy właśnie w tym przypadku do czynienia, Państwo są tutaj na miejscu, możecie zadać też konkretne pytanie. Jest to, co prawda nie rodzina, ale jest to dwóch braci, którzy zamieszkiwali ten lokal, a którzy zostali, że tak użyję słowa, w sposób podstępny doprowadzeni do wymeldowania się z tego lokalu i do opuszczenia. Oczywiście ich pójście donikąd, bo w zasadzie do tego proponowanego lokalu jest to pójście donikąd, dlatego że ten lokal, tak jak powiedziałem, nie spełnia podstawowych warunków bytowych, a szczególnie dla tych osób niepełnosprawnych. Bezpośrednio związany z Grudziądzem, problemów mieszkańców Grudziądza, ale również dotyczą spraw ogólnopolskich. Ja chcę zaapelować poprzez dziennikarzy, poprzez media, które, tak jak chcę to w sposób obiektywny stwierdzić, nigdy nie próbowały nadinterpretować tego wszystkiego, co mówiliśmy tu na konferencjach prasowych, starając się w sposób obiektywny przekazać to, co chcieliśmy powiedzieć. Chcę zaapelować poprzez Państwa do mieszkańców Grudziądza i okolicznych miejscowości z powiatu grudziąckiego o udział w manifestacji w Warszawie 13 grudnia. Prawo i Sprawiedliwość organizuje w Warszawie 13 grudnia w rocznicę stanu wojennego od wielu lat marsze, które mają pokazać pewnego rodzaju ciągłość i odniesienie związek z etosem walki o niepodległość, również wskazać, że jesteśmy ludźmi związanymi z ruchem Solidarności przerwanym 13 grudnia 1981 roku przez generała Jaruzelskiego i Huntę Wojskową. W tym roku będziemy protestowali w obronie demokracji i wolnych mediów. I Państwo się nie przysłyszeli. Wydaje nam się, jesteśmy przekonani, że Polska zaczyna staczać się po równi pochyłej, że mechanizmy demokracji w Polsce zaczynają zawodzić. Podstawowym mechanizmem demokracji jest przekonanie, że o tym, kto sprawuje władzę, decyduje suweren, czyli naród. Mechanizmy, sposoby prowadzenia wyborów mogą być różne, chociaż Europa opracowała pewien standard, którego niestety Polska nie przestrzega. I coraz więcej mechanizmów tej technologii wyborczej odstaje od tego, do czego zachęca Rada Europy, co jest standardem w wielu krajach Europy Zachodniej o dojrzałych demokracjach. Chcieliśmy w Sejmie, czas na to jest jeszcze wystarczający, wprowadzić pewne korekty związane z prawem wyborczym. Przede wszystkim zapewnić pełną transparentność procesu głosowania, zachowując tajemnicę głosowania dla tego, który głosuje. Ponieważ w wielu lokalach wyborczych w tej chwili jest sytuacja taka, że ludzie nawet nie bardzo mają gdzie odejść, by zagłosować w sposób tajny, a jest to ich prawo. W lokalu, w którym głosowała moja mama, były dwie zestawione ławki szkolne i przegroda wysokości kartki papieru na stole, czyli praktycznie ten, kto próbował zakreślić poszczególne nazwiska, nie miał pewności, że reszta nie wie, jak on głosuje. Ale takich mechanizmów jest więcej. Zgłosiliśmy projekt ustawy, która by
mówiła o pewnych rzeczach, wydaje się dość oczywistych, że powinna być przezroczysta urna. To nie jest ani drogie, ani skomplikowane w wykonaniu. Że należy wprowadzić kamerę, która będzie nie patrzyła, jak ludzie głosują, ale będzie filmowała lokal wyborczy, by mieć przekonanie, czy nie dzieją się cuda nad urną, wtedy, kiedy nikogo poza pojedynczymi członkami komisji wyborczej nie ma. Chcieliśmy różnego rodzaju modyfikacje dotyczące list wyborczych i upewnienia się, że ci, którzy są na listach wyborczych, są ludźmi żyjącymi, mieszkającymi w Polsce. Zostało to wszystko odrzucone bez dyskusji w Sejmie. W pierwszym czytaniu projekt ustawy został odrzucony. Sejm głosami większości parlamentarnej nie wyraził zgody, by poprawiać mechanizmy, które mają zapewnić, że to Polacy decydują, kto nimi rządzi. Że nie ma, jak to mówił Lenin, a powtarzał po nim Stalin, nieważne, kto jak głosuje, ważne, kto głosy liczy. My z taką demokracją się nie godzimy. Jeżeli w ostatnich wyborach jest około 2,5 miliona głosów nieważnych, to trzeba się zastanowić nad mechanizmem wyborczym. Potwierdzenie, że ludzie, przepraszam, ja takie głosy słyszę, kiedy mówimy o tym, że wynik nie odzwierciedla nastrojów społecznych i naszym zdaniem nie odzwierciedla opinii społecznej, to słyszymy wulgarne stwierdzenie, że Polacy są głupi i nie potrafią głosować. Ja się z takim myśleniem nie zgadzam. Wielu ludzi, w szczególności starszych, może nie radzi sobie z procedurą, w szczególności to dotyczy tej tak zwanej książeczki czy broszury, ale sposób prowadzenia wyborów, sposób wyjaśnienia mechanizmu wyborczego musi zakładać taki poziom wiedzy o mechanizmach wyborczych, jaki w społeczeństwie występuje. Jako przykład chcę podać, że w Afryce, gdzie część ludzi nie potrafi czytać i pisać, na listach wyborczych zamieszcza się zdjęcia kandydatów. Po to, żeby ludzie mogli sobie po twarzy skojarzyć, na kogo głosują. Czyli musi być odniesienie do sprawności i wiedzy dotyczącej wyborów przeciętnego obywatela. W Polsce tego nie było. Jesteśmy przekonani, że to zafałszowało wyniki wyborów. Część ludzi czuła się wprowadzona w błąd. Również badania Exit Poll, i to nie są zwykłe badania statystyczne, które wykonuje się na próbie od 900 do 1100 obywateli, tylko są badania na kilkudziesięciu tysiącach obywateli wychodzących z lokali wyborczych, które są powszechnie stosowaną na całym świecie, wymyśloną w Wielkiej Brytanii metodą szybkiej oceny sondażowej wyników wyborów. Te badania potwierdziły się praktycznie prawie dokładnie, chociaż tolerancja w tych badaniach jest przyjmowana jako 3%, potwierdziły się z dokładnością do 0,5% w przypadku głosów Platformy Obywatelskiej i SLD, natomiast nie potwierdziły się absolutnie w przypadku sondażu opublikowanego wobec Prawa i Sprawiedliwości i PSL-u. Prawo i Sprawiedliwości ubyło ponad 5% głosów, a PSL-owi przybyło 7% głosów w stosunku do tego, co było na podstawie kilkudziesięciu tysięcy respondentów informujących o swoich preferencjach wyborczych. Czy ci ludzie nie wiedzieli, na kogo głosują? Czy może byli przekonani, że głosują na kogoś innego, a ten głos stał się głosem na przykład nieważnym? Trudno sobie wyobrazić, by takie wyniki wyborów można uznać za wyniki miarodajne. Zostało zgłoszonych parę tysięcy protestów wyborczych. Mamy nadzieję, że sędziowie sądów okręgowych, które będą rozpatrywały procesy, w sposób obiektywny będą starali się przeanalizować złożone procesy i będzie możliwość przynajmniej w części Polski przeliczenia na nowo głosów, bo tylko sędziowie mogą tego typu zalecenie wydać. Dlatego ze zdziwieniem, powiem szczerze, z pewnym przerażeniem, przyjęliśmy wspólne oświadczenie szefów trzech najważniejszych polskich trybunałów po wizycie u prezydenta Komorowskiego, którzy a priori, nie mając żadnej wiedzy co do zakresu i merytorycznej zawartości złożonych protestów, ani również tego, ile tych protestów będzie, w sposób jednoznaczny stwierdzili, że nie widzą niczego, co należałoby w polskim systemie wyborczym poprawić. Czym w takim razie wytłumaczyć fakt, że Państwowa Komisja Wyborcza podała się do dymisji w całości, nie radząc sobie z procedurą wyborczą? Jest może
przykre, że dowiadujemy się teraz po czasie o członkach Państwowej Komisji Wyborczej, które nie przynoszą jej chluby ani chwały, że przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej był sekretarzem ZSL-u przez wiele lat w Słupsku, a potem był prokuratorem oskarżającym działaczy opozycji demokratycznej w Polsce. Że dwóch członków Państwowej Komisji Wyborczej to są tajni współpracownicy SB. Czy tacy ludzie powinni liczyć w Polsce głosy? My na te wszystkie sprawy chcieliśmy zaradzić, podając precyzyjne zapisy do prawa wyborczego, tak byśmy, jeszcze raz to powtórzę, mieli przekonanie, że decyduje naród, a nie dziwne cuda, które się dzieją nad Dunami. Niestety władza nie zgodziła się z naszą sugestią. Dlatego będziemy przeciwko temu protestować. Chcemy żyć w kraju demokratycznym, a nie w kraju, gdzie demokracja jest tylko fasadowa, a wydaje się, że w Polsce coraz częściej ta demokracja staje się demokracją fasadową. Druga sprawa, która dotyczy może was bezpośrednio, mówię, was dziennikarzy. Sprawa wolności mediów. Owszem, jest wiele mediów sympatyzujących z władzą, wiele mediów, które służą władzy, wysługują się tej władzy. To jest prawdopodobnie mechanizm, którego należy się wstydzić, ale zrozumiały i występujący w wielu krajach świata. Natomiast są również media niezależne, media, które starają się w sposób obiektywny, według pewnych standardów europejskich, relacjonować to, co się dzieje, i obserwujemy próbę zastraszania tych mediów. Jedno, że przez kilka lat nie można było uzyskać zgody Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na to, by telewizja Trwam nadawała z nadajników naziemnych. A dlaczegoż by obywatele, którzy chcą słuchać telewizji Trwam i oglądać telewizję Trwam, nie mieliby mieć takiego prawa? Protesty, marsze, również to odbywane w Grudziądzu, doprowadziły do tego, że ta koncesja została przyznana. To teraz jest próba zastraszenia i spacyfikowania społecznego nadawcy bardzo wysokimi karami. Karami, które będą de facto płacone przez tych, którzy składają się, czyli przez znaczną część polskiego społeczeństwa łożącą na telewizję Trwam. Również zostali aresztowani dziennikarze, którzy relacjonowali, mieli akredytację, mieli legitymacje dziennikarskie, tak jak wy, i relacjonowali wydarzenia w Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie. Nie okupowali tej komisji, ale relacjonowali, co się tam dzieje. To jest ich nie tylko prawo, ale to jest ich dziennikarski obowiązek. Zostali wyprowadzeni w kajdankach. Zaprosiliśmy do Sejmu szefa policji, rzecznika policji, by wyjaśnili, dlaczego to akurat ci dziennikarze z mediów prawicowych zostali ukarani, chociaż dziennikarzy było znacznie więcej. Dlaczego nie wyprowadzono w kajdankach innych dziennikarzy, którzy to relacjonowali? Nie po to, żeby komuś źle życzyć, ale dlaczego wybiórczo potraktowano ciebie aresztujemy i ciebie aresztujemy, pozostałych nie? I drugie, jakie są zarzuty wobec tych ludzi? Komendant główny policji właściwie był bezradny i nie był w stanie precyzyjnie odpowiedzieć ani kto wezwał policję, ani kto był zarządzającym budynkiem, czyj to jest budynek, czy kancelarii prezydenta, czy Państwowej Komisji Wyborczej, czy ci dziennikarze, którzy tam byli, przeszkadzali w czymkolwiek. Tak być nie może. To są standardy z czasów PRL-u, standardy z czasów Urbana. My się z takimi standardami nie godzimy. To, że mamy żal do części dziennikarzy będących na usługach władzy, takich jak pani Olejnik czy pan Lis, to jest jedna sprawa. Nie godzimy się z rzetelnością, czy raczej brakiem rzetelności w wykonywaniu zawodu dziennikarza, ale również i dla nich chcemy, by mieli pełne prawo w sposób obiektywny, zgodny z własnym sumieniem i wiedzą, by mogli relacjonować rzeczywistość. Dlatego ten marsz będzie głównie dotyczył tych dwóch spraw. Zagrożenia demokracji w Polsce i wolności mediów. Zapraszamy, marsz rozpoczyna się o godzinie 13, czyli wcześniej niż w innych latach, z Placu Trzech Krzyży. Będzie szedł w kierunku pomnika Piłsudskiego przy Belwederze. Będą symbolicznie przypominane postaci z historii Polski, tak jak się to odbywa co roku, ważne dla historii Polski, bo będą składane kwiaty, tak jak
pewna aleja tych pomników o tym świadczy, czy decyduje pod pomnikiem Witosa, by pokazać ważną rolę ruchu ludowego, tego autentycznego, odnoszącego się właśnie do Witosa czy do Mikołajczyka, a nie obecnego ruchu ludowego, który uzurpuje sobie w sposób niemoralny prawo do odwoływania się do przeszłości, nie mając do tego żadnego, jeszcze raz powtórzę, moralnego prawa. Później będą składane kwiaty pod pomnikiem ważnego dla Polski zasłużonego prezydenta Stanów Zjednoczonych Ronalda Reagana, który rozbił imperium zła, pod pomnikiem Paderewskiego, pod pomnikiem Grota Roweckiego, by nawiązać do spuścizny najpiękniejszych kart polskiego państwa podziemnego. Będą składane kwiaty pod pomnikiem Romana Dmowskiego i na koniec pod pomnikiem marszałka Piłsudskiego. Do Komitetu Honorowego Marszu zgłosiła się rekordowa ilość bardzo ważnych, znanych, rozpoznawalnych ludzi. Są artyści, są naukowcy, są ludzie znani z różnych swoich aktywności, sportowcy. Pierwszy raz się zdarzyło, ale ja to przyjmuję jako pewien znak czasów, signum temporis, że w Polsce nie możemy dalej ustępować, że nadchodzi czas odważnego stwierdzenia przypominającego kardynała Wyszyńskiego i jego słynne non possumus. Jest kilku biskupów, którzy również zgodzili się, by ich nazwiska były w komitecie honorowym. Nie wezmą zapewne osobiście udziału w tym marszu, ale dla nas jest to ważne, że również zatroskani o przyszłość Polski hierarchowie Kościoła, również wielu księży, zgodziło się, by ich nazwiska tam zafunkcjonowały. Również przewodniczący Komisji Krajowej Solidarności Piotr Duda jest członkiem komitetu honorowego. Z naszego terenu jest wiele osób, m.in. przewodniczący Solidarności Toruńsko-Włocławskiej, Jacek Żurawski, są profesorowie Uniwersytetu Toruńskiego, są nauczyciele, są ludzie wolnych zawodów. Jest bardzo, bardzo wielu ludzi, którzy chcą, prosili nas o to, by ich nazwiska umieścić w komitecie honorowym. Chcą w ten sposób pokazać, że nie godzą się na deprawowanie Polski, na niszczenie zasad, które powinny w każdym europejskim kraju funkcjonować. Również organizujemy wyjazd z Grudziądza. Każdego chętnego, który chciałby jechać z nami do Warszawy w sobotę 13 grudnia, zapraszam do kontaktu z moim biurem poselskim, bądź członkami Prawa i Sprawiedliwości, klubu miejskiego, radnych. Wskażemy, gdzie będą te autobusy wyjeżdżały, o której godzinie, tak by zdążyć do Warszawy i wrócić pod wieczór. Koszty są poniesione tych wyjazdów przez partię Prawo i Sprawiedliwość, więc zapraszamy wszystkich do wyjazdu do Warszawy. Nie wiąże się z kosztami podróży. To wiem, że dla wielu ludzi, również tu w Grudziądzu, to często tą barierą wyjazdu do Warszawy jest po prostu koszt kilkudziesięciu złotych, które trzeba ponieść na opłacenie biletów, by jechać pociągiem czy autobusem. Dlatego rozumiejąc tę sytuację, ze składek Prawa i Sprawiedliwości, członków Prawa i Sprawiedliwości, środków, które również... Polski prezydent stał i odsłaniał z panią Walentynowicz ten pomnik. Tam chcemy, żeby to po pierwsze stanęło. I jesteśmy już tak daleko ze wszystkimi sprawami, że mamy nadzieję, że ulica, gdzie przebiega właśnie to torowisko, będzie ukończona i że w marcu w 2015 roku będzie odsłonięte i poświęcony będzie po pierwsze prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Dziękuję. Proszę Państwa, będzie to piękna, podniosła i duża uroczystość. Wstrzymaliśmy tę uroczystość odsłonięcie popiersia z dwóch powodów. Rozkopanej ulicy i prac budowlanych, które trwają w tym miejscu, nie można w takich warunkach przeprowadzić pięknej i poważnej uroczystości. Drugie, to był czas wyborczy i nasi przeciwnicy natychmiast zarzuciliby nam, że wykorzystujemy pamięć Lecha Kaczyńskiego
do doraźnej gry politycznej, do przed wyborami chcemy tworzyć tego typu uroczystości. Dlatego odbędzie się to wiosną. Myślę, że będzie ulica i apeluję do pana prezydenta, by ta ulica do tego czasu została naprawiona. Po pierwsze jest przygotowane. Udało się zgromadzić wystarczającą ilość środków, również niewielkie w skali całego przedsięwzięcia. Środki przeznaczył na to Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości. Będziecie państwo na tę ważną, piękną uroczystość, której głównym spirytum smowens jest pan Zbigniew Zermański. Chcę mu tu publicznie podziękować i wyrazić szacunek i wdzięczność za jego inicjatywy. Przecież to nie jest pierwsza inicjatywa pana Zbigniewa, by upamiętniać ważne postaci i ważne wydarzenia tu w Grudziądzu. Będziecie państwo na to zaproszeni, ale dzisiaj już również o tym informujemy. Proszę bardzo, zamieniamy się w słuch. Prosimy o pytania. Ale zacznijmy może od popiersia, bo do nas dotarły informacje, że mieli państwo problem z wykonawcą tego popiersia. Problem finansowy, że wpłaciliście pieniądze, on się nie wywiązał z obowiązków. O co chodzi w tej sprawie? Jeśli chodzi, pan będzie uprzejmie trochę głośniej mówić, tak? Bo ja sobie... chodzi o pieniądze, które wpłaciliście na popiersie. Z tego co my się dowiedzieliśmy, autor, który miał wykonać to popiersie, nie wywiązał się z obowiązków, była jakaś sprawa sądowa. Gdyby mógł pan coś więcej na ten temat powiedzieć. To może ja pan mnie tą teczkę poprosi. Czytam i panu później mogę to oddać i... Społeczny Komitet Budowy Popiersia Lecha Kaczyńskiego, siedziwo 86300 Grudziądz, ulica Elbląska 6/31. To jest mój adres, nie? Podaję do publicznej wiadomości, iż na podstawie zezwolenia prezydenta Grudziądza przeprowadzono zbiórkę publiczną w dniach od 6.12.2013 do 30.09.2014 i stwierdzamy, co następuje. Sprawozdanie z wyników zbiórki publicznej. Suma zebranych ofiar pieniężnych wyniosła łącznie 20 645 zł w formie dobrowolnych wpłat na konto BP PKO SA. Koszty poniesione za przeprowadzenie zbiórki wynoszą 27,59 zł i stanowią uznania oraz obciążenia banku za prowadzenie konta. Bez zebranych środków pieniężnych wydatkowano przelewami z konta na pierwsze wykonanie odlewu popiersia Lecha Kaczyńskiego przez artystę pana Adama Matejkowskiego w kwocie 16 100 zł. Drugie wykonanie cokołu pod popiersie Lecha Kaczyńskiego przez zakład kamieniarski Eden Krystyna Cieszyńska w kwocie 4500 zł. Drugie pozostaje na koncie saldo 17 zł i 41 groszy. Nie wiem, ale czy był jakiś problem, jakaś sprawa sądowa z Matejkowskim, czy coś takiego? Nie. Bo tu o to pan pytał. Czegoś takiego nie było, nie. Jak to ludzie. Tą sprawę to ja w ogóle pomijam, bo ona nie wchodzi. Nie było czegoś takiego. To jest zupełnie osobna sprawa, nie? Tak. Proszę, jeżeli pan chce, to może pan to przekazać. Czyli rozumiem, że teraz wszystkie sprawy związane ze sfinansowaniem, z wykonaniem wszystko jest są... tak. Proszę bardzo. Czekamy tylko. Dobra. Aby tutaj na Wybiskiego zostało to wszystko uporządkowane z torami i tak dalej. Żeby jak publiczność przyjdzie, no nie można w ten sposób, oczywiście, załóżmy, robić, jeżeli gdzie by mieli ludzie stanąć, prawda? I obserwować to wszystko. Jest nie do przyjęcia. Także mam nadzieję, że tutaj jak pan poseł mówił, że no będzie to chyba wykończone do marca wszystko tutaj, bo ja jeszcze... Zobaczymy. Panie pośle, bardzo wątpię. Panie Zbigniewie, cierpliwy i kamienie ugotuje. My jesteśmy z popiersiem gotowi i wtedy, kiedy zaistnieje stosowny czas, to odsłonięcie... Gdzie ono stoi teraz? Co? Gdzie ono stoi teraz? W magazynie jest przechowywane.
Była sprawa przed wyborami odnośnie członkostwa pana Wiśniewskiego w PiS-ie. Jak sprawa w tej chwili wygląda? Pan Wiśniewski, pan Kosiński wrócą do... zapiszą się ponownie do partii? To znaczy, przed wyborami nie było takiej sprawy. Było takie pytanie na jednej z konferencji, dlatego ponawiam je, jak w chwili obecnej właśnie to wygląda. Nie ukrywam, że nosimy się z takim zamiarem i być może w najbliższym czasie... to się właśnie, tak się właśnie stanie. A co na to Prawo i Sprawiedliwość? Z dużym zadowoleniem to przyjmujemy, ponieważ ta dychotomia, ten rozdźwięk, jaki na prawicy grudziąckiej w sposób organizacyjny, bo nie we wspólnych celach, wspólny klub Prawa i Sprawiedliwości Ruchu dla Grudziądza działał dobrze, podejmował różnego rodzaju sprawy, ale wydaje się, że jest czas najwyższy, by również w sensie organizacyjnym pokazać jedność. Dlatego jeżeli panowie i pan Andrzej Wiśniewski i pan Krzysztof Kosiński złożą wnioski o przyjęcie do Prawa i Sprawiedliwości, te wnioski zostaną pozytywnie rozpatrzone. Czy były już prowadzone jakieś analizy wyborcze odnośnie wyborów? No bo klub faktycznie 100% wzrost, więc można to nazwać sukcesem. Pan Andrzej Wiśniewski też uzyskał więcej głosów niż w poprzednich wyborach, pani Marzenna Drab. Czy robili państwo analizy? Co zawiodło? Co dało ten plus w Radzie Miejskiej? Nie robiliśmy analiz na poziomie poszczególnych miast, poszczególnych powiatów. One się toczą w tej chwili. Myślę, że jedną z najbliższych konferencji temu poświęcimy. Mamy zresztą do niedawna trwały wybory w drugich turach, więc trudno tutaj było podsumowywać, nie uwzględniając wyniku drugich tur. Generalnie Prawo i Sprawiedliwość zwiększa swój stan radnych, stan wynikający z wyborów. Nie jest to jeszcze to, co nas satysfakcjonuje. Przygotowujemy się do przyszłorocznych wyborów, zarówno prezydenckich, jak i parlamentarnych, ale w wielu miejscach Polski odnotowaliśmy wzrost wyników rewelacyjny, biorąc pod uwagę realną politykę. Przykład Grudziądza, przykład powiatu ziemskiego toruńskiego, gdzie ja odpowiadam za struktury Prawa i Sprawiedliwości, wzrost stuprocentowy. Mieliśmy 4 radnych, mamy 8 radnych. Natomiast bardzo często znakomite wyniki Prawa i Sprawiedliwości, czy tak jak w przypadku wspomnianego przeze mnie powiatu toruńskiego ziemskiego, gdzie wygraliśmy wybory, Prawo i Sprawiedliwość zostało obdarzone zaufaniem w największym stopniu ze strony obywateli. Nie przekłada się to na koalicje wyborcze, ponieważ dominacja Platformy i PSL-u często i nawet powiedziałbym pewnego rodzaju nieliczenie się z głosem społecznym, które obdarza zaufaniem poszczególne partie, powodują, że w niewielu koalicjach w Polsce Prawo i Sprawiedliwość będzie funkcjonowało. No ale trudno, tak? My to przyjmujemy z pokorą. To jest dla nas zobowiązanie, by jeszcze bardziej intensywnie pracować przy następnych wyborach. Ale niezależnie od tego, czy tych radnych jest mniej czy więcej, każdy z nich musi w sposób bardzo aktywny, bardzo pracowity zasłużyć na szacunek tych, którzy obdarzyli go zaufaniem. Musi podejmować wszystkie trudne, bolesne, często skomplikowane sprawy, z którymi obywatele się do nich zwracają. Wybór jest przede wszystkim zobowiązaniem. Wybór jest zaufaniem społecznym, ale jest również ciężką pracą. To nie jest ciepełko i pielesze, które wynikają z objęcia mandatu. To jest ciężka praca przez następne 4 lata. Jeszcze protesty wyborcze. Może były takie sytuacje, których państwo nie zgłosili, a na przykład miały Grudziądzu, ale nie były dosłownie, nie nadawały się, że tak powiem, w tym trybie. Czy były jakieś takie sprawy w Grudziądzu, w powiecie grudziąckim? Odnośnie wyborów, ewentualnie fałszowania, albo różnego typu innych incydentów. Tak, oczywiście. Nawet tutaj przez pewien czas zastanawialiśmy się nad złożeniem takiego protestu. Został nawet przygotowany jego wzór. Wydaje się, że te sprawy, o których mówiliśmy, były też wystarczająco uzasadnione. Natomiast zrezygnowaliśmy ostatecznie z nich z uwagi na to, że
stwierdziliśmy, że w wypadku tych, w tych wypadkach, o których mówiliśmy, gdzie nieprawidłowości były dosyć poważne, związane z przekazywaniem głosów, zabezpieczaniem głosów, prawda, i tak dalej, no uznaliśmy, że szansa na uznanie wpływu tego, tych protestów na wynik wyborczy jest stosunkowo niewielka i ostatecznie z tych protestów zrezygnowaliśmy. Natomiast no, myślę, że wybory w Grudziądzu, tak jak i w całej Polsce, niezależnie od ewidentnych, czy jeżeli zostaną udowodnione fałszerstw, były jednym niewiarygodnym bałaganem. To jest jedna zasadnicza sprawa i myślę, że dzisiaj jedynymi chyba osobami w Polsce, którzy nie widzą tego, co się stało w trakcie tych wyborów i nie widzą tego skandalicznego bałaganu, to jest Komisja Wyborcza, polski premier i prezydent. Ale co to były za sygnały? Czy jakieś konkrety można prosić? No, ponieważ nie złożyliśmy tego protestu, oczywiście nie. Wolałbym do tego się nie odnosić. To chodziło o zachowanie się tych przewodniczących głównie komisji wyborczych, a głównie o stosunki czy praktyki panujące w miejskiej komisji wyborczej, która przerywała pracę bez zabezpieczenia głosów, które, czy protokołów, które zostały złożone i tak dalej. Ale ponieważ mówię, no, proces ostatecznie nie został złożony, więc myślę, że dalej nie chciałbym tego rozwijać. I mówiąc tu jeszcze o wyjeździe na protest do Warszawy, wszystkich nabawiam, bo myślę, że najwyższy czas, aby rzeczywiście o te sprawy, o których tu mówiliśmy, o Polskę, o wolność mediów, o się upomnieć. Wyjazd taki jest organizowany w najbliższą sobotę. Wyjazd nastąpi o godzinie 7:30 z parkingu przy McDonaldzie. I z tym, że bardzo byśmy prosili, żeby pod te telefony, które zostały wskazane w internecie, które zostały opublikowane w telegazecie, prawda, i tak dalej, zgłaszać chęć wyjazdu, ponieważ no, wtedy będziemy wiedzieli, czy potrzebujemy dwóch autobusów, czy trzech, prawda, i to, żebyśmy po prostu byli w stanie zabrać wszystkich, którzy będą chętni. Wyjazd w sobotę o 7:30, koszty przejazdu w obie strony finansuje Prawo i Sprawiedliwość.